Witam was ponownie. Słuchajcie, dzisiaj wam pokażę, jak można zrobić pochodnię szwedzką, także będzie nam tylko, prawda, potrzebne jakieś drewienko. Trzeba to wszystko elegancko zrobić na cztery kawałki i na dole to najlepiej czymś związać, ale to już o tym się dowiecie na filmiku, także witam i zapraszam. Przede wszystkim trzeba rozłupać drewno na cztery części. I rozłupujemy drewno. Witam was ponownie zielony smok z tej strony. Dzisiaj słuchajcie coś na temat pochodni szwedzkiej. To jest taka, można powiedzieć, fajna ciekawostka, to jest też, można powiedzieć, podchodzi pod survival i tak dalej. No i taka, można powiedzieć, to jest fajna sztuczka, może się wam kiedyś też przyda i tak dalej. Wiem, że są tysiące filmików na ten temat, ale też postanowiłem sobie coś takiego zrobić. No słuchajcie, wystarczy, że trochę drewna rozłupać to na cztery części. Są, mówię, są różne metody. Ja akurat zastosowałem tą. Słuchajcie, no nic prostszego. Tu sobie jeszcze, można powiedzieć, odłubałem te środki, żeby było więcej miejsca na... Ja sobie teraz napakuję korę brzozy, jakieś suche drewno. No i powinno się rozpalić w ten sposób, że możemy spokojnie potem sobie jakiś garczek czy garnuszek na tym postawić, żeby zagotować wodę czy podgrzać posiłek. No zobaczymy za chwilę, jak to wypali. Wiadomo, trzeba to jakoś związać. Akurat drut tutaj znalazłem blisko, także... Zresztą to wszędzie te śmieci leżą, prawda? Także no przynajmniej las będzie czyściejszy. A jak jeżeli bym nawet, słuchajcie, nie znalazł drutu, to wezmę nawet zwykłą gałąź i też zawinę i też będzie petarda. Teraz tutaj sobie, można powiedzieć, napcham kory brzozowe i tak dalej. No i zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Czy to się uda odpalić, czy nie. Także widzimy się za chwilę. Pochodnia się ogólnie już rozpaliła. O wodę tu nie problem, bo jest śniegu tyle jest dookoła, że nie trzeba się martwić. I zobaczymy, czy to się tutaj elegancko wszystko przygotuje pod herbatę typowo świerkową bądź sosnową. Także zobaczymy, trochę się ogień tutaj nam przygasł. Ale myślę, że to się jeszcze jednak za chwilę rozpali, najwyżej poprawię. Jeszcze trochę i zobaczymy za chwilę. Że już powinno być lepiej. Cóż, zobaczymy za chwilę, czy to się wszystko uda właściwie zagotować herbatę. Śnieg już się prawie rozpuścił, także elegancko powinno się zagotować za chwilę. Także sami widzicie, że ta pochodnia już fajnie tutaj zaczyna nam się palić. Jeszcze to oczywiście chwilę potrwa, zanim ta woda się zagotuje. Wiadomo, że ten śnieg się jeszcze musi roztopić dokładnie. Ale damy jakoś radę. Thank you.
jeszcze chwilę to potrwa. I można sobie zrobić herbatę świerkową bądź sosnową. No a herbata, ogólnie herbata świerkowa, sosnowa, kiedyś nawet wspominałem, że taka herbata ma, słuchajcie, 8 razy więcej witaminy C niż pomarańcza, także wiecie o co chodzi. Już nawet ostatnio na streamie sobie tak żartowaliśmy, prawda, na temat ogłupiania ludzi i tak dalej, tymi wszystkimi tabletkami w reklamach i tak dalej, bo wiadomo, 90% to jest reklam, to jest, no może 80% przesadziłem, to są tabletki i tak dalej, maści, kremy i tak dalej, reszta to są banki, wiadomo, no i to chyba jest wszystko. Natomiast mówię, no już słuchajcie, wymyślałem te tabletki na byle co. Sobie też jak pomyślałem właśnie na streamie, że też sobie coś swojego wymyślę, no i tak wpadłem na pomysł, na przykład wymyślę sobie coś takiego jak jeżeli twoja babcia lub dziadek nie chcą oglądać telewizji, podaj im APAP TV. Ha. No i słuchajcie, i kasa się kręci, prawda? Na bank, słuchajcie, na bank te tabletki by się sprzedawały, także słuchajcie, ludziom takie kity wciskają w telewizję ogólnie, że masakra. Na wszystko. No nic, trzeba zrobić chwilę przerwy. Jeszcze rada, żebyście już tych igieł potem nie gotowali, tylko po prostu zaparzali. Odstawić to na chwilę i macie super herbatę, bardzo zdrowotną. I pamiętajcie, sosna i sierk tylko, żebyście tego nie pomylili z ścisłem, bo się potrujecie. A wtedy to wiecie, nie wyjdzie wam na dobre. Wszystkim jest to bardzo ważne, aby nie gotować tych igieł, bo wtedy bardzo traci dużo właściwości swoich zdrowotnych. No a owa pochodnia, zobaczcie, ona się jeszcze będzie elegancko paliła, także no jest efekt, nie, tego. Także spokojnie, tu by można było coś jeszcze sobie usmażyć, przygotować, tak to wygląda. Także taka fajna sztuczka, można powiedzieć. Słyszałem gdzieś tam na internecie, jakieś tam programy oglądałem na temat II wojny światowej, to owe pochodnie były wykorzystywane, słuchajcie, jak się wojsko przemieszczało, frontowe i tak dalej. Wiadomo, chłopaki też się musieli ogrzewać, no to właśnie coś takiego sobie robili. Na przykład i jak mieli pałatki, to rozkładali pałatki i używali tego właśnie do ogrzewania owych pałatek czy szałasów nawet. Też takie różne historie właściwie czytałem. No muszę przyznać, że długo się pali. Że tutaj można się śmiało z tym pobawić, także no to tak mówię, w razie W też wam się może kiedyś tam przydać, prawda? Jak zabraknie internetu, telewizji i tak dalej, to trzeba będzie myśleć. Ostatnio znam taki nawet sam przypadek. No nie mówię, nie mówię co, jak, a mniej więcej, ale kto, prawda, ale słuchajcie, osoba mając 20 lat czekała 20 lat, słuchajcie, czekała na to tylko po to właściwie, żeby ktoś przyszedł do niej do domu i wyłączył, znaczy właściwie włączył bezpiecznik, bo wybiło w domu bezpiecznik i no nie było przez kilka godzin światła. Wystarczyło, słuchajcie, wejść na krzesło i włączyć owy bezpiecznik. Wystarczyło, słuchajcie, zrobić tylko pstryk paluszkiem i światło byłoby z powrotem, no niestety. Ja uważam, że ta młodzież już jest stracona po prostu i na wszelkich informacji będą chyba szukać tylko w internecie, ale to mimo, słuchajcie, że ta osoba była informowana, było jej tłumaczone i tak dalej, co ma zrobić, jak ma zrobić, no to niestety ta osoba tego nie zrobiła, czekała na pewne osoby, które przyszły do domu, wróciły właściwie z pracy i dopiero to było, słuchajcie, prawie nad ranem, także ta osoba, można powiedzieć, całą noc była bez światła i pół dnia praktycznie, także no niestety, ta młodzież już jest, słuchajcie, stracona. Nawet fajne do ogrzewania się, można też powiedzieć. Czasami jak robią jakieś tam kuliki i tak dalej, u nas też czasami są takie kuliki, to też rozstawiają coś takiego wzdłuż trasy swojej i sobie zapierdzielają na sankach, to takie coś się mniej więcej pali gdzieś tam na trasie. No jest klimat tak zwany wtedy świąteczny, można powiedzieć. Także zobaczcie, bez problemu sobie możecie tutaj coś usmażyć, ugotować.
No wiadomo, chyba że wam się ogólnie nie chce bawić, no to co? No to pozostaje rozpalenie ogniska i też tak samo na ognisku możecie to usmażyć wszystko, prawda? To też jest takie, no. Mówię, to jak to chce się bawić, to jak najbardziej polecam, no. To się będzie jeszcze długo, długo paliło i będzie dużo ciepła dawało. Także to też jest taka fajna informacja, no. Także polecam wyjść w teren. Nawet taki mróz to też jest klimat. Dron, można powiedzieć, już praktycznie jest, no jest oblatany. Tu jest coś z tą kamerą, że ona no nie chce nagrywać na prosto, bo ogólnie po włączeniu, mimo że ją, słuchajcie, ręcznie ustawię, to i tak trochę opada na dół. Nie wiem, co jest przyczyną tego. Zastanawiam się, czy to tak na stałe można, nie przykleję już, że ta kamera będzie pod takim kątem jakby jednym tylko i no żeby to po prostu no mi nie świrowało, ale jeszcze zobaczę te nagranie potem w domu, jak to wyszło. No i tyle, i zobaczymy. I pamiętajcie, nie wypuszczajcie drona na wiatr, nigdy nie wolno, bo już raz to zrobiłem i można powiedzieć, że 6 stówek sobie odleciało. No tego akurat odkupiłem od szlachcica, też kupił używanego, no i jest petarda. Także zobaczcie, jaki to, jaki fajny ogień daje ta pochodnia owa. Herbata jest ogólnie już zaparzona, także zaraz się napijemy. No a to zobaczcie, to się będzie paliło i paliło i paliło i paliło. Także ja wiem, no z pół godziny do godziny macie taki, można powiedzieć, ogień, no. No z godzinę może przesadziłem, ale z pół godziny macie lekko takiego ciepła. No może nawet do godziny, nie wiem, zależy jaka grubość drewna i tak dalej. Bo mówię, Bearem Gryllsem nie jestem, ale warto się uczyć, człowiek całe życie się uczy, prawda? Fajna sprawa ogólnie. Dobra, już to rozwaliłem tą pochodnię już. Niech to się szybciej po prostu tutaj wypali i tyle, będzie spokój. Także taka herbatka sosnowa, świerkowa jest naprawdę zdrowa. Słuchajcie, jak niedawno też rozmawiałem z takimi starszymi osobami, to jeszcze mówię, póki żyją, to pamiętają lata wojny i tak dalej. To też opowiadali, na przykład naprawdę takie rodziny i tak dalej, powieści, na przykład pierwsza wojna światowa, druga. Sobie wyobraźcie, była taka bieda, że ogólnie masakra. Wszystko, słuchajcie, było właściwie opowiadane, wspominane i tak dalej, jak szły wojska frontowe, to się zatrzymywali, słuchajcie, na chwilę, to nawet to, słuchajcie, było tak, że nieraz jak był lasek, to słuchajcie sobie, wyobraźcie, całe drzewa były poobgryzane do kory, autentycznie wszystko było do kory obgryzione. Taki był głód niesamowity kiedyś. A na przykład podczas pierwszej wojny światowej też, wiadomo, no, ci co się tam znali na szkole przetrwania i tak dalej, sobie jakoś tam dawali radę w terenie, bo wiedzieli, to można jeść, tego nie wolno jeść i tak dalej, no. Tutaj jeszcze właśnie wracając na przykład do owej pokrzywy, mnóstwo witamin, właściwości i tak dalej, bardzo wzmacniająca organizm. Kury bardzo lubią pokrzywę ogólnie, także można powiedzieć, że to też jest taki dla nich, można powiedzieć, zastrzyk energii, a nie jakieś GMO pasze i tak dalej. Z pokrzywy nawet też nie wiedziałem, się o tym niedawno dowiedziałem właśnie, że z pokrzywy, słuchajcie, były wytwarzane mundury. Tak, podczas pierwszej wojny światowej, jest to prawda. A dzisiaj mamy już inne czasy, dzisiaj wszystko się robi z butelek. No niestety to też jest taka, można powiedzieć, trucizna i tak dalej. No i masa śmieci w terenie, a jest taka pewna roślinka, z której można robić tak zwane biodegradalne reklamówki. 100% można powiedzieć bezpieczna dla środowiska, sama się, prawda, rozkłada w terenie i tak dalej. Także to też nie jest grzech, jak to sobie gdzieś tam wyrzucicie w krzaki, to sama się rozłoży i bardzo pozytywnie nawet wpływa na glebę. Jest pewna roślinka, ona jest ogólnie zakazana, ale
no niestety komuś na tym bardzo zależy, aby to tak bardzo się ludzie, prawda, nie rozwijali i tak dalej, tylko stali w miejscu, no niestety. Nic na to nie poradzimy. Taki można powiedzieć dzisiaj chaotyczny odcinek nagrany, ale warto wyjść przynajmniej w teren i coś, cokolwiek robić, prawda? Drut oczywiście zabieram, śmieci nie zostawiam, tylko drewno się wypali i spadam stąd. No i tyle. A my się widzimy jeszcze chyba dzisiaj. Będą wykopki strychowe, nocne tak zwane. Ponieważ Edek jest jeszcze w pracy. No a samemu mi się nie chce jechać, ale zobaczymy, no. W sumie mamy dwie chaty namierzone. Widziałem taką jedną ruderę, rozwalona totalnie. Dach się zarwał, no ale zobaczymy, czy się uda wejść. Widziałem szyby powybijane, także nikt tam nie mieszka na 1000%. I chyba lada moment dojdzie do rozbiórki tego obiektu, bo widać, że jak już się, słuchajcie, dach zawalił i tak dalej, to już jest niewesoło. Także można powiedzieć, że to jeszcze jest ostatnia szansa, aby uratować jakieś fanty. No, także herbatka była bardzo, bardzo zdrowa przede wszystkim i na pewno nie zaszkodzi, a wręcz przeciwnie, pomoże. No nic, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, na razicho i do zobaczenia. Także to wszystko na dzisiaj i do zobaczenia. Widzimy się już wkrótce i pamiętajcie, treningi z dronem nadal są odbywane i te latanie, można powiedzieć, wychodzi mi coraz bliżej, coraz właściwie, coraz lepiej.